Witajcie kochani! Dziś mam dla Was halloweenową inspirację. Pokażę, jak stworzyć pudełeczka na cukierki. Potrzebujemy kwadratu o wymiarach 6 na 6 cali. Bigujemy papier 4 razy na wartości 2 cale. Najpierw z jednej strony, obracamy kartkę i jeszcze 2 razy z drugiej strony. Powstało nam 9 równych pól. Teraz nożyczkami nacinam krawędzie. Przecinam na zbigowanie. Zobaczcie, jak to robię. Dwukrotnie z jednej strony nacinam papier. Następnie obracam go i postępuję dokładnie tak samo. Teraz zaginam wszystkie zbigowane krawędzie. Pora skleić pudełko. Jak widzicie, łączę ze sobą wierzchołki dwóch kwadratów. Delikatnie nanoszę klej, aby nic nie wyciekło. Czynność powtarzam z drugiej strony. To naprawdę nie jest trudne. Pora ozdobić pudełko. Jego dwa boki to kwadraty o wymiarze 5 na 5 cm. Zaś do dwóch kolejnych przygotowałam sobie formę. Odrysowałam bok na papierze i zmniejszyłam wykrój o parę milimetrów na każdej z krawędzi. Docięłam odpowiednie elementy z fioletowego papieru. Teraz za pomocą maski krateczka naniosę fioletowy tusz. Szczoteczką rozprowadzam medium w nieregularny sposób. Następnie odbijam stempel maszynowe pismo. Brązowy akcent będzie tu idealny. Wymyśliłam, że moje pudełko ozdobi straszna dynia. Z pomarańczowego papieru docięłam dwa koła i elipsę. Teraz tuszuję ich boki na brązowo. Pora skleić elementy. Całe koło to podstawa, do której przyklejam po kolei wszystkie skrabki. Jeszcze tylko uśmiech, nos i straszne oczy. Dynia musi przecież mieć listki. Wycięłam wykrojnikiem niezbędny element. Przetnę go do odpowiednich wymiarów i przytwierdzę. Straszna dynia lubi mieć towarzystwo. Dlatego dostanie tekturkową siostrę. Tuszuję tekturkę w odcieniach pomarańczu. Wystarczy już tylko przykleić elementy do pudełka. Na początku fioletowe tło. Następnie dwie dynie. Pierwsze pudełeczko na słodki poczęstunek gotowe. Zaczynamy tworzyć kolejny halloweenowy podarek. Tym razem użyję granatowego papieru. Odrysowywuję potrzebne elementy i wycinam. Z szarego papieru wycięłam jeszcze koło. Teraz troszkę je posrebrzę tuszem. To będzie mój błyszczący księżyc w pełni. Na granatowym tle tworzę srebrne gwiazdki. Na nocnym niebie nie może ich przecież zabraknąć.
I jeszcze kratery. Maska kółka doskonale nam pomoże w ich uzyskaniu na tafli Księżyca. Ostatnia rzecz to potuszowanie na czarno tekturkowych nietoperzy. Teraz wystarczy już tylko nakleić po kolei wszystkie elementy. Zaczynamy od gwieździstego nieba. Następnie przyklejamy księżyc na dystansie. Jeszcze nietoperze. A może to jednak są przemieszczające się wampiry? Kolejne pudełko gotowe. Dynie, nietoperze i pająki. To kojarzy mi się z Halloween. Pora więc stworzyć jakiegoś małego, włochatego przyjaciela. W tym pudełku na granatowe tło naniosę trochę kropek. Maska doskonale mi w tym pomaga. Pająk oczywiście musi mieć swoją sieć. Wykorzystam tekturki pajęczynki. Jednak troszkę trzeba je na początku potuszować na srebrno. Przyklejamy tło i oczywiście pajęczą sieć. Brakuje już tylko właściciela. Wycięłam dwa różnej wielkości kółka. Posłużą nam jako odwłok i głowa pająka. Z czarnych pasków papieru stworzymy nogi. Sklejamy ze sobą fragmenty. Gotowe nóżki przyklejam do korpusu. Doklejam pajączkowi oczy. Musi przecież jakoś wypatrywać swoich zdobyczy. Jeszcze mały nos z pół perełki. Wystarczy już tylko przykleić pająka na swoje miejsce. Jak widzicie, pomysłów mam bez liku. A formę takiego pudełeczka można wykorzystać na wiele okazji. Pa, pa, pa!